kiedyś, to mi czyścili. 230 milionów dolarów, głównie na nietrafionych inwestycjach i w hazardzie, utopił bokser Evander Holyfield. Z powodu długów i obowiązku płacenia alimentów na 11 swoich dzieci. Holly zmuszony był do sprzedaży swojej 109-pokojowej willi z basenem olimpijskim, boiskiem do bejsbola i salą teatralną. Z kolei 400 milionów dolarów na nałogi, rozwody i dziwne zachcianki stracił inny bokser, Mike Tyson. Swoją fortunę bardzo szybko roztrwonił także uważany za jednego z pierwszych popularnych raperów, MC Hammer. W latach swojej świetności potrafił rocznie zarabiać od 20 nawet do 33 milionów dolarów. Obecnie jest pastorem i wciąż ma setki tysięcy dolarów długu. Zaś na 500 milionów dolarów szacuje się dług, jaki pozostawiał po sobie w chwili śmierci król popu Michael Jackson. Choć najbardziej spektakularne bankructwa mają miejsce za oceanem, to również w Polsce nie brakuje sportowców, biznesmenów czy celebrytów, którzy stracili całe swoje majątki. Dlaczego milionerzy stają się bankrutami? Kto z listy najbogatszych Polaków wyczyścił swoje konto do zera? Przepraszam, ma pan może 2 złote? Jasne. Na jedzenie zbieram. Oczywiście. Proszę bardzo. Dziękuję. Według statystyk aż 60% koszykarzy grających w NBA w przeciągu 5 lat od zakończenia swojej kariery traci cały majątek. Niektórzy nawet szybciej. 120 milionów dolarów stracił 6-krotny mistrz NBA Scottie Pippen. Do plajty doprowadziły koszykarza chybione porady finansisty, który obiecywał podwojenie dochodów. Doprowadziły go też ekstrawaganckie wydatki, jak choćby zakup prywatnego samolotu, który już po kilku miesiącach nie nadawał się do latania. 200 milionów dolarów na wystawne życie i hazard przepuścił inny znany amerykański koszykarz Allen Iverson. Wielkich bankructw nie brakuje także w innych dyscyplinach. W ubiegłym roku bankructwo ogłosił tenisista Boris Becker. Podczas swojej kariery zarobił 18 milionów euro. Becker miał jednak wielką słabość do pięknych kobiet. Małżeństwo z modelką Barbarą Feltis kosztowało tenisistę prawie 15 milionów euro zadośćuczynienia. 5 milionów euro kosztowała go z kolei ciąża Angeli Jermakowej. W pewnym momencie sportowiec uzależnił się od środków nasennych, na które wydawał krocie. Aby spłacić swoje długi, Becker zmuszony jest wyprzedać wywalczone trofea. Problem w tym, że większość pucharów i medali gdzieś po prostu zgubił. Również w piłce nożnej znajdziemy wielu zawodników, których pieniądze po prostu się nie trzymają. O 54 miliony dolarów niezapłaconych podatków oskarżyła Diego Maradone włoska skarbówka. Wystawny tryb życia oraz problemy z narkotykami przyczyniły się do bankructwa tego piłkarza. Za 60 milionów funtów w 2005 roku londyńskie Chelsea chciało podkupić Interowi Mediolan brazylijskiego piłkarza Adriano. Wychowany w faweli w Rio de Janeiro piłkarz zamiast na boisku wolał jednak brylować w klubach nocnych. Adriano wpadł w alkoholizm i wir imprez. Popadł w depresję, był bliski samobójstwa. Obecnie mieszka w slumsach w Rio, gdzie jest bosem jednego z gangów. Nie poszczęściło się również byłemu zawodnikowi Legii, grającemu również w biało-czerwonych barwach, a pochodzącemu z Brazylii, Rogerowi Guerreiro. Po kilkuletnim epizodzie w Legii jego kariera zaczęła szybować w dół i obecnie Roger dorabia jako kierowca Ubera. Pan zamawia Ubera? W zeszłym roku media obiegła informacja, że reprezentant Polski, Kamil Grosicki, w nocy poprzedzającej trening przed meczem z Armenią miał pójść do kasyna i przegrać tam 2 miliony złotych. Informacja wydaje się zwykłą plotką, jednak piłkarz kilkakrotnie przyznał publicznie, że jako 19-latek miał problemy z hazardem, a jego kariera zawisła na włosku. Z długów wyciągnęli go rodzice, którzy by pomóc synowi byli zmuszeni sprzedać mieszkanie. Nie tylko sportowcy popadają w kłopoty finansowe, rozrzutność i brak podstawowej wiedzy ekonomicznej jest znana również wśród aktorów. Swoje majątki tracili Kim Basinger, Charlie Sheen czy Nicolas Cage.
Wśród polskich celebrytów najwięcej o długach mówi się w kontekście twórców Ich Troje. Michał Wiśniewski podobno w szczycie swojej kariery miał aż 30 milionów złotych. Jednak ogromna słabość do hazardu spowodowała, że stracił wszystkie pieniądze i komornik musiał zająć jego mienie, w tym posiadłość w Magdalence, a jego długi sięgnęły ponoć 2,5 miliona złotych. Katastrofy biznesowe i plajty zdarzają się również wśród tych, którzy znają się, a przynajmniej powinni się znać na biznesie. Marek Mikuśkiewicz, założyciel pierwszej w Polsce prywatnej sieci handlowej Markpol, na liście najbogatszych Polaków tygodnika Wprost, zadebiutował w 1990 roku. Jeszcze w 2010 roku był notowany na 4. miejscu z majątkiem szacowanym na 3,9 miliarda złotych. Kłopoty finansowe i pojawienie się na rynku nowych graczy spowodowały, że majątek nazywanego polskim Samem Waltonem przedsiębiorcy stopniał. Biznesmen przepisał wszystkie aktywa na członków swojej rodziny, oficjalnie obecnie nie posiada żadnego majątku, a wszystko przez długi Markpolu. Krzysztof Grabek w latach 80. był uznawany przez niektórych za najbogatszego człowieka w Europie Wschodniej. W latach 90. Grabek wyrósł na 4. największego producenta żelatyny na świecie, a jego roczne zyski przed opodatkowaniem sięgały 400 milionów złotych. Firma Grabka okazała się być kolosem na glinianych nogach, a gwoździem do trumny była tak zwana afera żelatynowa, po której zamknięto jedną z fabryk. Kiedy biznesmen nie mógł już brać kolejnych kredytów, robiły to za niego córka i żona. Wiele z tych pożyczek jest niespłaconych do dziś, a za Grabkiem ciągnie się całe pasmo procesów. A ty jak byś ulokował swoje 200 milionów dolarów, żeby zabezpieczyć je przed samym sobą? Subskrybuj dla pieniędzy i kliknij w dzwonek, żeby nie przegapić kolejnego filmu. Zapraszam do współpracy komercyjnej na współpraca@abstra.tv.